ojciec był inny, nie taki jak ja, to nie ulega wątpliwości. We wrześniu 59, co wieczór wychodził po mamę, która była wówczas słuchaczką wieczorowych kursów księgowości. Miał 29 lat, a mama 19 i nazywał ją Małą. Byli ze sobą już ponad 2 lata. Trochę dziwne połączenie doświadczenia i młodości. I w końcu Mała zaszła w ciążę. Na wieczorowe kursy księgowości uczęszczała przez cały wrzesień, a duży przychodził po nią gdzieś przed 11, żeby odprowadzić do domu całą i zdrową. W tamtych latach, jak i we wszystkich następnych, nocne miasto było źle oświetlone. Uliczne latarnie bez przerwy były niszczone przez jakichś podziemnych chuliganów. Centralna część, składająca się z jednopiętrowych domków oraz niewielkich kamienic, przeważnie z czasów austriackich, w nocy przypominała tajemniczy labirynt wspomnień o niemal księżycowych pejzażach. Jednej z takich nocy swego czasu zlikwidowano bez śladu pomnik Stalina z przydworcowego skweru. Rano pozostał jedynie pagórek, wkrótce troskliwie przerobiony na klomp. Niebezpieczeństwo czyhało na każdym kroku, szczególnie na młode kobiety. Tak przynajmniej wyobrażał to sobie mój ojciec. Na pewno nie był frajerem i jeśli chodził ze składanym nożem w kieszeni, znaczyło to tylko jedno, że w wolnej leśnej chwili lubi poćwiczyć rzuty nożem i najczęściej trafia tam, gdzie chce. Ale tego wieczora nie miał go przy sobie, lecz na razie tylko my o tym wiemy. Gdzieś między synagogą, klub Instytutu Medycznego, a teatrem przecięły mu drogę 3 postacie. Wypełzły z ciemności niczym z księżycowego krateru. Przypuszczam, że przypominało to pojawienie się wampirów w znanym klipie Michaela Jacksona. 2 wygolonych pacanów z czubami i 1 lala z napoczętą butelką w ręku. Ty! Zwrócił się do ojca jeden z nich. Ty! Zakurić jest? Gdzie jest do cholery ten nóż? Pomyślał ojciec, sprawdzając kieszenie. Palcie? Podał im zaczętą paczkę prymy. Ty! Wezmę 2. Powiedział pierwszy z nich i wziął 6 albo 7. Jak trzeba, to bierz, odpowiedział ojciec, upewniwszy się, że nóż został w domu. Ze śmiechem podzielili papierosy między siebie. Szczęście twoje, że miałeś, powiedział drugi i znowu zachichotali, a Lala zaniosła się idiotycznym śmiechem.
tym momencie można było się rozejść, każdy w swoją stronę. Miłościwie wypuszczali go. Ale on zapytał takim samym spokojnym tonem, jakim jego ojciec wypowiadał swoje "gówno mi zrobią". Otóż pozwolił sobie zadać pytanie: a gdybym nie miał, to co? Przestali szczerzyć zęby i znów obrócili się do niego. Zaraz zobaczysz, wycedził przez zęby ten drugi. Po tych słowach warto nieco zwolnić pracę kamery. Właśnie w tamtych czasach chwyt ten robił się modny w kinematografii. Oto widzimy, jak część ojca, mentalno-astralna, wyodrębnia się z niego i zaczyna z boku śledzić nienagannie automatyczne ruchy ciała. Zdąża się uchylić przed pierwszym uderzeniem wroga i natychmiast zadaje cios w szczękę lewym sierpowym. To epoka boksu. Żadnych ci karateków z głupawymi kocimi okrzykami. I ślad za sierpowym ładuje w prawy bok. To wystarczyło, żeby pacany rozbiegły się na wszystkie strony. Lala zapiszczała i uniosła do rzutu butelkę, z której coś się polało. Ciało ojca zrobiło kolejny unik. Butelka przeleciała kilka metrów i nie rozbijając się, z brzękiem potoczyła się po bruku. Ciało ojca z lekkością odepchnęło Lalę, która zatoczyła się i przysiadła obok swego leżącego przyjaciela. W tym czasie zaczął podnosić się drugi. Lekko oszołomiony potrząsał głową. Ciału ojca pozostawał bieg, co też i zrobił. Przeciął plac Mickiewicza. Pozieleniałego poety nie było na postumencie widać. Przebiegł obok dawnego hotelu Bristol, którego korytarzami właśnie błąkał się duch kompozytora Denysa Siczyńskiego. I dopiero na ulicy Halickiej pojął, że nikt go nie goni. Po czym mentalno-astralna część wróciła do ciała. Dlaczego ty cały drżysz? Zapytała go mama, kiedy wziął ją za rękę przy wyjściu ze szkoły księgowości. Nie maj, miesiąc! Odpowiedział przysłowiem zasłyszanym kiedyś w wojsku. I rzeczywiście był dopiero wrzesień i zupełnie miło leżało mi się tam w środku w oczekiwaniu wszystkiego na świecie.
Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Tomasz Sikora i mam przyjemność rozpocząć ten jubileusz, który miał trochę inaczej wyglądać. Po pierwsze miał być 13 marca, wtedy kiedy Jurij Andruchowicz ma właściwe urodziny. Niestety pandemia pokrzyżowała nasze plany, no ale cóż, takie życie. Witam, dobry wieczór we Wrocławiu. Zaraz zanim oddam głos naszemu jubilatowi oraz moderatorowi, którym będzie Staszka Bojczenko, mamy niespodziankę na początek. Otóż powie do Państwa, a w szczególności do szanownego jubilata, prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, który chciałby Państwu i Jurijowi coś ważnego przekazać. Także oddaję głos prezydentowi Jackowi Sutrykowi. Dzień dobry, bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam z wrocławskiego ratusza. Żałuję, że nie możemy spotkać się osobiście. Taki czas, trudny czas pandemii, pełen wyzwań. Czas, w którym musimy troszczyć się o siebie nawzajem. Czas, w którym musimy dbać o zdrowie swoje i swoich bliskich. No bo gdyby nie to wszystko, to zapewne siedzielibyśmy właśnie w prozie. Irek Green by nas zabawiał i różnymi ciekawymi, dowcipnymi komentarzami i dyktoryjkami by wprowadzał nas w klimat kolejnego ważnego jubileuszu. Jurij Andruchowicz, 60 lat. 60 lat minęło jak jeden dzień. Wiele z tych dni zostało spędzonych tutaj w Polsce, we Wrocławiu, z polskimi, z wrocławskimi przyjaciółmi. Chciałbym w imieniu całej naszej samorządowej wspólnoty wrocławianek i wrocławian złożyć najlepsze urodzinowe życzenia. Chciałbym życzyć dużo zdrowia, dużo siły. Chciałbym życzyć wielu kolejnych pomysłów literackich. Bardzo się cieszę, że jest Pan pierwszym laureatem naszej literackiej nagrody Angelusa. Cieszę się z tych licznych spotkań tutaj we Wrocławiu odbywanych. Wierzę, że jeszcze wiele przed nami, przed Panem. Jest Pan jednym z najbardziej rozpoznawalnych i znanych pisarzy ukraińskich na świecie, ale jest Pan także doskonałym ambasadorem Wrocławia na Ukrainie i na świecie. Za to chciałbym także bardzo serdecznie podziękować. A skoro jesteśmy przy podziękowaniach, to bardzo proszę, Panie Jurij, bardzo proszę tą drogą przyjąć to nasze najwyższe wrocławskie wyróżnienie. Medal Wrocław z wdzięcznością. Bratislavia gratia animo. Ten medal nasza wspólnota przyznaje tym osobom, które w sposób szczególny uznaje, które w sposób szczególny szanuje, które w sposób szczególny podziwia. Bardzo za to wszystko, co Pan dla nas zrobił, robi i mam nadzieję, że zrobi. Dziękuję, przekazując ten oto medal. Mam nadzieję, że niedługo będzie nam dane spotkać się i będę miał wówczas przyjemność i zaszczyt osobiście Panu pogratulować. I proszę pamiętać, Wrocław jest Pana domem z całą pewnością i bardzo dziękuję za te słowa. One ciągle gdzieś tam wybrzmiewają i ciągle o nich pamiętam. On to nawet napisał. I tylko we Wrocławiu wszystko bywa tak, jak lubię. We Wrocławiu zawsze wszystko bywa tak, jak Pan lubi, tak jak my lubimy i obiecuję, że tak pozostanie. Dlatego zawsze zapraszam do Wrocławia. Proszę tutaj czuć się jak w domu, jeżeli możemy sprawić i zrobić coś, aby Pan ten dom jeszcze bardziej pokochał, aby do tego domu jeszcze bardziej chciał się przekonać.
To z całą pewnością to uczynił. A póki co gratuluję pięknego jubileuszu, kolejnych wspaniałych, pięknych lat. Proszę przyjąć od nas ten medal i do szybkiego zobaczenia we Wrocławiu. Kłaniam się nisko. Добрий вечір, вітаю всіх, дорогі друзі, добрий вечір, друзі приятелі. Ми сьогодні будемо намагатися говорити двома мовами, польською і українською, буде звучати, здається, ще якась третя мова, а буде ще звучати, безумовно, найважливіша мова – це мова музики. Але поки що я хочу звернутися польською мовою до людини, виступ якої ми щойно почули. Шановне пані президенте, дорогі пані Яцьку, єстем обецнє дощ дивний, як для пейзажа, ситуації. Бо не мам слов. Не мам слов. Пейзажи – сон от того, щоб якось там господарувати зі словами. Сон так направде панами слов. Але ja jestem bardzo zaskoczony, bardzo zdziwiony i mile zaskoczony, dlatego będę szukał słowa, żeby wyrazić swoje zachwycenie i swoją wdzięczność, ale znowu nie mam aż takiej możliwości długo te słowa szukać, ponieważ nasz program na dzisiejszy wieczór jest dosyć gęsty. Musimy zmieścić dużo wspaniałych ludzi w tym programie i oni wszyscy tam czekają. I ja bardzo też im dziękuję za to, że oni pogodzili się uczestniczyć w tym naszym wieczorze. Panie prezydencie, ja bardzo dziękuję miastowi z dużej litery M, bardzo dużej litery M, który tak dużo dla mnie znaczy. Więc dla mnie dostać nagrodę takiego miasta oczywiście jest i zaszczytem, i honorem, i też wielką radością, bo Wrocław jest miastem, z którym ja nadal związuję swoje najbardziej ambitne wizje i swoje wspaniałe plany. I bardzo chciałbym tam przyjeżdżać, więc też bardzo panu dziękuję za to zaproszenie, żeby zawsze przyjeżdżać do Wrocławia jak do domu. Chętnie z tego skorzystam. Właściwie mój taki generalny plan na dalsze życie, jeśli w ogóle istnieje jakieś życie po 60, ten plan ma bez wątpienia pierwszy punkt, w którym zaznaczyłem wizytę do Wrocławia i spotkanie z panem, spotkanie z prezydentem miasta, przy którym mam taką nadzieję, porozmawiamy sobie o jakichś rzeczach najwspanialszych, jak na przykład muzyka, jak miłość, jak wino. Najważniejsze rzeczy w tym życiu. Przyjaźń, współczucie, solidarność,
Europa, nasza Europa, wspólna Europa, Polska i Ukraina jako najbliższe sąsiedzie i najbliższe przyjaciele we współczesnej Europie. No i właśnie czasami dzieją się takie rzeczy nieprzewidywalne, jakieś może symboliczne. Nawet dzisiaj, przygotowując się do tego spotkania, coś tam szperałem w swoich teczkach z różnymi papierami, z jakimiś tekstami, wydrukami. I tu nagle pada mi po prostu skądś tam wyleciał taki mały kawałeczek papieru. Ja czytam, a to jest wiersz napisany po polsku odręcznie i przypuszczam, że podczas któregoś ze swoich spotkań we Wrocławiu właśnie dostałem to od kogoś z obecnych, na pewno było to w klubie Proza, i czytam taki bardzo, bardzo krótki, ale moim zdaniem bardzo zgrabny wiersz, który nazywa się słowem wina. Wina to słowo jest w cudzysłowie. Słowo w cudzysłowie. No i brzmi ten wiersz o 6 linijkach. Brzmi on tak. Rozcieńczyłem łzy duszy piwem Wrocławia. Niestety deszcz dalej pada. Jak jabłko od jabłoni, miłość od języka, a prawda od wina. Moim zdaniem wspaniały wiersz i bardzo ważne jest to, że piwo Wrocławia jest w nim też wspomniane. Dziękuję serdecznie panu za pana obecność dzisiaj wieczorem tu z nami i życzę panu i nam wszystkim niesamowicie wspaniałego wieczoru. Wiem, że Tomek Sikora, który nasze spotkanie zaczynał, ma też jakąś niespodziankę dla pana, więc chętnie przekazuję głos. Wrocław, halo, Tomek Sikora. My przecież jesteśmy tu na takim moście. My zbudowali most сьогодні між Франківськом і Чернівцями, і це не було би великою проблемою, але Франківськ, Чернівці і Вроцлав сьогодні з вами на зв'язку. Tomek Sikora. Tak, jak widać, pisarze jednak nie zapominają słów. Ale żeby tak utrwalić to, co prezydent przeczytał, cytat z ciebie, Jurko, przygotowaliśmy, nie ukrywam, że już w marcu mieliśmy to zrobione, taką koszulkę, która jakby na stałe będzie hasłem, cytatem z Jurija do pana prezydenta. Pokażę do kamery, nie wiem, czy widać. O. Ponieważ z klubu Proza Wrocławskiego Domu Literatury, w którym przebywamy, jest bardzo rzut beretem, że tak powiem, do prezydenta, zaniesiemy tą koszulkę, jak najszybciej się da. Jurko, i odbierzemy twój medal i jakoś spróbujemy do Ukrainy go, nie wiem, przesłać, chyba że są inne procedury. Ja krótko, ponieważ mamy bardzo przeładowany, naładowany, wspaniały, różnorodny program. Wszyscy właściwie goście, którzy byli zaproszeni w marcu, zgodzili się tym razem uczestniczyć w formule online. Nie ukrywam, że to będą, część rzeczy będzie nagrana, ponieważ to po prostu ułatwi nam pokazywanie tego państwu. Formuła jest taka, ja się za chwilę wyłączę, przekażę głos Saszkowi Bojczęce do Czerniowców i Czerniowiec
I on już poprowadzi dalej spotkanie, ja w razie czego będę się tam w dwóch momentach pomogę Saszkowi, jeśli będzie coś dotyczyło Wrocławia. Także Saszko, halo, halo, Czerniowce. A? Jestem. Tak? To już prowadzę? Tak, tak, proszę. Dobry wieczór. Może ja najpierw powiem parę słów po ukraińsku do widowni ukraińskiej, o ile taka wbrew oczekiwaniom gdzieś tam siedzi i patrzy. Ja думаю, що нас дивляться, нас зокрема дивляться в підземному переході Вагабундо, який є одним із співорганізаторів, так що в кожному разі ми мусимо дотримуватися двомовності. Отже, кілька слів до підземного переходу Вагабундо. Я однак, оскільки це мало бути у Вроцлаві, і я мав це модерувати, очевидно, перед польською публікою, ну то домовлялися, що я це веду польською мовою. Я і буду це вести в основному польською мовою, але я би просив тих українців, які не знають польської мови, не переживати. Не лише тому, що тут будуть виступи змішані, будуть виступи і українською мовою, а ще й тому, що говорячи польською мовою, я, по-перше, намагатимусь підбирати такі синоніми, які є найближчими до українських слів. А по-друге, навіть якщо такі десь так відразу не будуть знаходитися, ну то я принаймні буду говорити польською мовою з таким страшним українським акцентом, що ви і так зрозумієте, я думаю, загальний зміст того всього. Отже, починаю модерувати по раз колійний. Добрий вечір. Добрий вечір. Дорогі поляці, приятелі і інні, ораз інні. З нами ще мало, więc може на початок пару слов о собі. A muszę powiedzieć tych parę słów. A to dlatego, że Tomek już pokazał koszulkę, więc i ja też pokażę. W marcu dostałem taką koszulkę, taką tematyczną, poświęconą akurat Jurkowi 60-leciu. I nabyłem marynarkę. Tak w ogóle nie chodzę w marynarce. Ale postanowiłem, że tak ważne wydarzenie, jak ten jubileuszowy wieczór we Wrocławiu, no to poprowadzę w marynarce. Nabyłem marynarkę, przyjechałem do Wrocławia i proszę, odwołali nam wieczór. Później, no i jak ten Himmelsbach z angielskim, chodziłem 2 dni po Wrocławiu w marynarce, bez sensu zupełnie. Postanowiłem, że pojadę dzisiaj do Iwano-Frankiwska i już tam poprowadzę w każdym razie spotkanie w marynarce. Też nie udało się, bo Jurko gdzieś złapał tego COVID-a albo COVID Jurka, nie wiem jak. W każdym razie zostałem w domu, ale z innej strony uznałem, że nie będzie COVID pluł nam w twarz, że nawet jak będę musiał siedzieć w łazience, to i tak poprowadzę w marynarce, więc to, co chciałem powiedzieć na początek. No i już przechodzę do programu. I pierwszy jest w tym naszym programie. Oczywiście kolega bubebista, Saszko Irwaniec, Aleksander Irwanec, który jednak jako jedyny jakoś nie potrafił nagrać ani wejść online. Dzięki Bogu potrafił napisać wiersz i ponieważ ten wiersz jest bardzo tematyczny, to zaczynam od tego, przeczytam w imieniu Irwańca. Nie wiem, może spróbuję, może tak zrobię, żebyście nie wątpili, że to jest Irwaniec, to ja w ramach charakteryzacji wezmę kielicha jeszcze. Teraz to już chyba jestem podobny bardzo. No i ten wiersz. To be you are.
Ще в березні ми всі чекали учти, пили аперитив, та перед тим, як розпочать бучний банкет, чомусь ти узяв і все закрив на карантин. Тож важко віртуально віншувати, коли реально хочеш лінчувати, хоч ти уже дозрілий ананас, це спроба написати вірш про нас. Я не шкодую серця безборонного, духовне важливіше, ніж матчасть. Тож під акорди маршу похоронного з тобою разом я співаю джаз. Хай наші вороги від сказу бісяться, хай дні осінні листям шелестять. Тобі вже 68 місяців, а ти усе святкуєш 60. Хоч вічно ми в процесі рекреації, і спокій нам надалі тільки сниться, але на півдорозі до кремації перверзія вже не таємниця. Цей час нас боре, але не поборе, побачим, хто раніше заманавсь. Нам горе не біда, й біда не горе, йдемо собі, мов кораблі, у море, і ти, і я, і всі навколо нас. Ну як вам? Ну то значить, акурат Юрка і питам, як тобі ten вірш? Ну, мій поетичний, ось таке є слово «побратим», я його перестав любити останніми роками, але все одно вживу. Ну добре, мій поетичний підскарбій Олександр Ірванець, звичайно, в найкращих своїх проявах. І я йому страшенно вдячний за такі неймовірно прекрасні цитати з мене. Дякую, Сашко, якщо ти нас дивишся. А я сподіваюся, ти нас дивишся. Добре, то далі я запитую тебе, українською чи польською? А як хочеш, ти ж і ні тою, як слід не володієш, тому... Ну, власне, тому мені все одно, але... Ну, Томик єднак просив по-польську, він запитав по-польську. Бо єднак темат того споткання є такий посткарнавальовий сенс життя по 60-ці. І, no i chciałem o to właśnie zapytać, czy po 60 jest życie, bo już masz 8 miesięcy po 60 i czy to, bo ja na przykład nawet przed tą kwarantanną specjalnego sensu w życiu nie widziałem, ale a teraz to już w ogóle, ale jak ty się czujesz z tym wszystkim COVID-em, z 60 i z sensem postkarnawalowym życia? З ковіду я вже вийшов, тобто я вже здоровий, і що набагато важливіше, я вже нікого не можу заразити, ну принаймні на найближчі півроку, як стверджують лікарі. Загалом мене тішить той факт, що і у березні 13-го, і сьогодні, 13 листопада, так само п'ятниця. І тоді мала бути п'ятниця, і сьогодні п'ятниця. Тобто ми вперто повертаємось до цієї мітологеми з п'ятницею 13. Невдовзі, а рівно за місяць від сьогодні, буде 13 грудня. І це не буде п'ятниця, це буде, здається, неділя. Але 13 грудня має побачити світ мій новий роман. Так? Ти хотів перебити? Я хотів сказати, може не кажи ще, ну але вже сказав. Ні. Вийде мій новий роман «Радіо Ніч». Я лише до того це все веду, що там відразу ж на першій сторінці герой каже про те, що оце щойно почалася п'ятниця 13, ми з вами вночі, і це найгірший день тижня, найгірший місяць року,
i najgorsze число місяця, тобто ідеальні умови для нашої з вами зустрічі. Ну, в нього це грудень, але листопад теж не можна вважати найкращим місяцем року, тому ми можемо застосовувати цю формулу і для сьогоднішнього вечора. Я не знаю, до чого я це все вів, бо це, власне, не була відповідь на твоє запитання, тому що тут, ну, чи є життя після шістдесятки, чи немає життя після шістдесятки, ну, власне кажучи, не дуже важливо. Тобто, іншими словами, какая разниця, так? Загалом життя немає. Немає життя, але й немає смерті. Генеральні речі Бьоранс, нема життя, але теж нема смерті. І то значить, що хіба є в тим якийсь спеціальний сенс. Тобто так чи інакше, якщо ні життя, ні смерті вже немає, то, але воно якось триває, і там якийсь новий роман виходить і так далі, то якийсь сенс, напевно, все-таки залишається. Я дуже хочу дуже подякувати Томкові Шікоже і Маркові Отвіновському, Скарбідо, очевидно, але вони са важні не тільки для того, що са музиками Скарбідо, але то для того, що вони властиві зостали такими моторами цього видаження, двигунами, я сказав би по-українськи. І власне, од них навчилим ще такої фрази, такого повідзення: «Розп'єрдоліме то місто». Дуже смачно звучить польською мовою, і я навіть не знаю, як би я це перекладав українською, тому що якщо дійсно перекладати слово «розп'єрдоліме» коректно, то ми ризикуємо вдатися до нецензурної забороненої лексики. От. Ну, ось десь так приблизно я б відповів на твоє запитання. Aha, no dziękuję. Już myślę, że nic głębszego dzisiaj nie usłyszymy, ale będą jeszcze numery muzyczne. Przepraszam, muszę się wtrącić. Halo, halo, halo. Tak, proszę bardzo. Bo ja chciałbym sprostować, znaczy jakby nie sprostować, a właściwie do opowiedzieć, skoro zostaliśmy z Markiem wywołani do tablicy. To słowo, które teraz jest, że tak powiem, brzydkie słowo, które zresztą na ulicach się teraz dużo takich słów mówi i słusznie, ale akurat to jest, to rozwalimy to miasto, to jest pozytywne, to znaczy my to bardzo w każdym, w trasie koncertowej z Jurijem za każdym razem idziemy grać koncert i to rozwalanie miasta polega na tym, że właśnie na twórczej energii, która dotrze do widzów w każdym mieście, więc już mamy na koncie dużo miast rozwalonych, szczerze mówiąc. Znaczy za każdym razem gramy na 100% i no, jakby Jurko nam daje też tą energię, więc to jest obustronne, że tak powiem, inspirowanie. Tak tylko chciałem dopowiedzieć. Dziękuję. No, dobrze, że wyjaśniłeś, bo ja pomyślałem sobie, że już Jurko dostał medal i teraz może robić, co chce. A nie, to się okazuje w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Jak najbardziej, tylko pozytywny sens. Tak. Dobra, to ponieważ to jest w pozytywnym sensie, masz prawo teraz zamówić jakąś piosenkę albo jakiś numer muzyczny, masz jakieś życzenie, czego pan sobie życzy? Ja zaproszuję do występu moich prekrasnych druzów, muzyczne trio Sonsowy z Kijowa. І це їхнє музичне привітання надійшло ще 13 березня. І ще 13 марця достали в презенті від київського тріо «Сон Сови» музичне повітання, музичне вітання, і зараз послухаємо їх.
Schajfio! Chyba już podziękowałeś, tak? Ja może jeszcze raz zrobię, dziękuję jeszcze raz. Sąc, wy prekrasni, wy prekrasni i strasznie dziękuję, że wy wzięli udział w tym wieczorze. No a ja prowadzę dalej. Poczekajcie sekundkę, Staszko, bo muszę ci, przepraszam, że wtryniam ci się. Chciałem tylko dopowiedzieć, ponieważ mamy atak rosyjskich troli, ponieważ no, jesteśmy jednak w mediach społecznościowych i tak od czasu do czasu sprawdzam w komórce, jak to, znaczy w smartfonie, jak to wygląda. I mamy atak rosyjskich troli. Dlaczego wiem, że to są rosyjskie trole? No bo to jest jakby jasne, że w wydarzeniu polsko-ukraińskim to muszą być trole rosyjskie. Natomiast oni są jakby właśnie, to, że są trole, to świadczy o tym, że nawet pod wydarzeniem, znaczy pod transmisją wideo na Facebooku, oni dalej wklejają jakiś link, który odnosi się do jakiegoś innego wydarzenia, sugerując, że to jest właściwe wydarzenie. Więc to jest jakiś absurd, ale rozumiem, że to jest jakiś automatyczny po prostu trolling. To chciałem wam uświadomić, że jesteśmy, że tak powiem, obserwowani i atakowani, cyberatak nastąpił. Aha, czyli jednak lepiej mówisz po rosyjsku w ogóle. Najwięcej mamy widzów wśród tych. Dobra, to idziemy dalej, tak? Tak jest. Bo następny to już jest polski poeta i w końcu przeczyta wiersz po polsku. No chyba we Wrocławiu a i w ogóle w Polsce jest bardzo znany, a nawet jest bardzo znany też na Ukrainie. I jeden z moich ulubionych polskich poetów ma ogromną jakąś, nie wiem ile ma tych nagród różnych, ale na przykład ma dwa razy już dostał Silesiusa na przykład, tak? I Kościelskich, i nagrody Szymborskie imienia, i Miłosza, a jeszcze do tego wszystkiego bardzo jakby mnie cieszy to, że w tym, znaczy on mówi też o mnie w tym tekście, który zaraz posłuchacie, chociaż to jest oczywiście wiersz no, poświęcony Jurkowi, czyli zapraszam Jacka Pociadła. O! Zaprezentuję teraz utwór poetycki z cyklu Elegie kryminalne. Utwór nosi tytuł Jurcio Andruchowicz Vendetta. Gdzieś w delikatności ukrywa się kat. Jurij Andruchowicz skończył 60 lat. Nie może być naszej zgody na ten podły fakt. Tej zasranej rocznicy mówimy trzy razy fuck. Jakże podle nas zdradził ten dostojny starzec, który nam obiecywał, że on nam jeszcze pokaże. Zgrywał
kozaka Jamajkę i Buba Bubistę, a zaraz okaże się, że to taki bardziej Szewczenko Taras. Może, Jurku, jak jakiś kuternoga, lebiega, zamiast laski wyrywać, zaczniesz chodzić o lasce. I co powiesz w ojczęce? Co powiesz w prochaśce? Patrz, jacy oni młodzi. Kumasz już, o co biega? Juri, ja ciebie proszę, ty się jeszcze zastanów. Należysz do starych pryków czy do atamanów? Pytam, kiedy ostatnio piłeś z gwinta? I kiedy zgolisz tą kozią brudkę, a zapuścisz dredy? 1960. Jakbym nie obliczał 60 lat. Matko Boska, brakuje mi słów. I kto nam teraz odda Stanisławów i Lwów? Kto nam odda naszego Jurcia Drohobycza? Andruchobytwa, przepraszam. Jeszcze raz. I kto nam teraz odda Stanisławów i Lwów? Kto nam odda naszego Jurija Andruchobytwa? Miałeś być wiecznie młody, a jesteś starszy od Franki i od Skoworody. Umówmy się. Nic nie mówmy bojczęce i prochaśce, a ty masz lat 16. Brawo! Brawo, Jacku, bardzo ci dziękuję. Mam nadzieję, że teraz jesteś też z nami w tej przestrzeni internetowej. No i jak widzisz, połowę twojego zadania wykonałem, czyli koziej brudki już nie mam, zgoliłem, zostawiłem, aczkolwiek zostawiłem wąsy, to chyba jednak jeszcze to twoje podejrzenie na temat Tarasa, bodajże Szewczenki, może jeszcze wyglądać jakoś uzasadniono. Gorzej jest z dredami, no ale zajmij się tym w końcu. No, skoro życzysz sobie czegoś takiego z mojej strony, no to wykonam. Wiesz dlaczego? Dlatego, że kiedyś po prostu genialnie dałeś sobie rady z moim sonetem kryminalnym o tytule Niżnist. No i to samo zademonstrowałeś właśnie dzisiaj w swoim tekście, w swoim występie. Bardzo dziękuję, Jacku. Tak, jedziemy dalej. Już czas na muzykę, na jakąś taką muzykę, znaczy jakąś poważną muzykę. I zaraz usłyszymy taki duet. Jeden to jest, no przecież wszyscy wiecie, o kogo chodzi. Jeszcze nie wiecie, ale zaraz, za chwilę. Znaczy, ponieważ chodzi o muzyków, z którymi współpracował Jurko, no to pierwszy jakoś przychodzi na myśl Mikołaj Trzaska, wybitny muzyk, free jazzista, tak? Znamy na przykład mnóstwo filmów, dla których napisał muzykę. Wybaczamy mu ten Wołyń, ale inne naprawdę wspaniałe filmy. Często współpracuje z poetami, na przykład tam z Marcinem Świetlickim, tak, no i w tym z Jurkiem Andruchowiczem. Drugi muzyk to już nasz wybitny free jazzista, Mark Tokar. A co oni potrafią razem zrobić, to zobaczymy tak za sekundę. Zobaczymy. Więc i usłyszymy. Usłyszymy, co jest ważniejsze, tak. Mark Tokar i Mikołaj Trzaska. Зараз зіграємо вітання для ювіляра нашого
Юрия Егоровича Андрухович. Thank you.
Witajmy tego jeszcze raz. Zdrowiec, Tysy, Jury i Mikołaja. Jurko, dziękuję Ci bardzo. Pokazałeś mi kolejny po raz pierwszy. Bardzo Ci jestem wdzięczny. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Pozdrawiamy Mikołaja Czaskę i Marka Tokara. Wiem, że oni nagrywali to będąc w Lwowie. Mikołaj Czaska jakoś został przemycony w czasie pandemii z miesiąc temu do Lwowa, co nie, było, nie jest takie łatwe. No właśnie, niestety trudno. Chcesz, Jurko, coś powiedzieć? Oczywiście. Proszę. Oczywiście, ogromne dzięki. Z Mikołajem kiedyś, jak już Saszko mówił, nagraliśmy pierwszą płytę, to znaczy dla niego to nie była żadna pierwsza, tylko dla mnie, dla której zresztą on wymyślił tytuł Andruhoid. Bardzo dawno, jakoś tak się w życiu ułożyło, że dawno jego muzyki nie słyszałem, no jakoś tak mniej więcej bezpośrednio na żywo, a tu po prostu oni z Markiem zrobili wspaniały numer muzyczny. Jeśli okazało się jeszcze i do tego, jak opowiadasz, że to było nie tak dawno, w czasach właśnie pandemii, no to co prosto, ja skazałby tak, co wielki, heroiczny wczynok dwóch wielkich muzykantów, i ja im strasznie za to dziękuję. No właśnie, trudno w czasie tej pandemii robić coś takiego materialnego. Cały czas się dziwnie czuję tutaj sam na scenie w klubie Proza. Wy jesteście gdzieś tam daleko w Ukrainie. Czuję się trochę jak obiekt wirtualny, ale jedna rzecz nam się udała, materialna. Państwo tutaj nie możemy tak ustawić kamery, ale zaraz tu Państwo sobie zobaczycie, ale na lewo ode mnie jest wystawa Niny Andruchowicz, która miała być właśnie w marcu, jest w listopadzie. Ona sobie wisi i według tego, co obiecał Irek Green, będzie sobie czekać na to, aż klub Proza zostanie otworzony po lockdownie i ta wystawa będzie do zobaczenia. Jak pierwsi goście tu przyjdą, to zastaną właśnie tą wystawę. To jest 12, właściwie 11 prac, bo jedna plansza to jest opisowa. Kolaży Niny Andruchowicz, które są inspirowane poezją i twórczością Jurija, więc są takie małe podpisy, cytaty z wierszy Jurija Andruchowicza, czyli żona mężowi. Składa w ten sposób też, rozumiem, życzenia, bo tak należy traktować tą wystawę. Przygotowaliśmy krótką impresję na ten temat, to znaczy nazwaliśmy to tak specjalnie na użytek tego spotkania wirtualny wernisaż, więc mam nadzieję, że Państwo mają gdzieś tam pod ręką lampkę wina, a jeśli nie macie, to szybko otwierajcie wino, nalejcie sobie, no nie możemy Was tutaj poczęstować fizycznie i zapraszamy na kilkuminutową impresję z prac Niny Andruchowicz. Zapraszam. Jak Thank you.
A jeśli mogę, dwa słowa? Tak, właśnie cię wypuściliśmy na wizję. Tak, tak. No bo ja tu tak naprawdę ja żyję w otoczeniu tych prac, ale tego mało. Ja jeszcze żyję w otoczeniu ich autorki. Więc ja bardzo cieszę się, że Nina też uczestniczy w taki bardzo specjalny sposób. Bardzo specjalny sposób. I mam ogromną nadzieję, że przyjedziemy razem zobaczyć tą wystawę u was we Wrocławiu. To będzie kolejna okazja też wszystkich was tam uściskać, ale też odebrać medal od pana prezydenta Sutryka, więc mamy już taki multitask na kolejną wizytę do Wrocławiu. No i jeszcze raz Nina, duże dziękuję za twoje pracę. Saszko? Tak. Aha, no to wiesz, czy może Wrocław nam też jakiś może numer muzyczny zaprezentować, pokazać, nie wiem. Bo jakoś tak dobrze tam macie, wiesz, muzyka, ale ukraińska we Wrocławiu, Wrocław Centrum Kultury, wystawa, znowuż artystka ukraińska, pisarz z Ukrainy. Dobrze macie, jednym słowem. Możesz nam zaprezentować jakąś muzykę wrocławską? Jak wiecie, we Wrocławiu mieszka 100 tysięcy Ukraińców. Powtarzam to za każdym razem. I bardzo się cieszę, że wielu z nich odnajduje też się twórczo. W ogóle też nawiążę właśnie do naszej rozmowy, bo bardzo mi się to podoba. To jest właśnie to, co chcemy promować. To znaczy, bo bardzo mi się podoba, jak Saszko mówi po polsku, zadaje pytanie Jurijowi, Jurko odpowiada po ukraińsku na ten polski, ale kończy to mówiąc po polsku. W każdym razie my tutaj pracujemy we Wrocławiu nad takim specjalnym polsko-ukraińskim surżykiem. I do tego razem właśnie z Ukraińcami z Wrocławia, a Ukraińcy z Wrocławia założyli zespół, który nazywa się, właśnie tu mam jakby, pomóżcie mi, bo ja zawsze mam kłopot z wymówieniem tego po ukraińsku. To są wymierające gatunki po polsku, a po ukraińsku? Wymierają ci wydy. Właśnie. I to jest młody zespół naszych przyjaciół ukraińskich, mieszkających od kilku lat we Wrocławiu. Nie przedłużając, zapraszamy na odsłuchanie utworu. Pozdrawiamy was, wymierające gatunki. Mam nadzieję, że tak szybko nie wymrzecie. Proszę. Wydawał się słońce na taret. Закрити двері, я повмикаю світло, ніч вже майже тут. Старий товариш, останні гості заплатили та йдуть.
тільки знацне полюбляють смак сухого. Несіть гітару, хай болісно рветься горло від важкого слова. Можеш мовчати, сьогодні ми співаємо для тебе. Старий товариш, за те, що ти нас всіх зібрав навколо себе. Які приходять випить за померлого бійця. Трусухі папірос і психічно хворого курця. Про дивну потребу тікати з реальності, звісно ж, про любов. Про високе мистецтво лемоніади, про пікантний бог. Бери, вона твоя. Thank you.
Żurko. Nie wiem, czy poznałeś. Tak. Kilka ujęć tak, było. Halo, tak. Ale nie tylko to chciałem. Ja chciałem powiedzieć, że przede wszystkim ja bardzo dziękuję. Ja wam dużo dziękuję. Wymieraju ci łydy za waszą wiedzenie rock'n'rollu. Ja strasznie cenuję was jak muzykantów i poetów, тому що i muzyka i słowa u was nadzwyczajno cilisno trzymają się kupy i to sprawdzie prekrasno. Ja tylko jeszcze jedno dodam, że w березні ja zaproszę was z koncertem do Vagabundo, do nas, i де я сподіваюся, нас і тепер дивляться в ці хвилини. І я впевнений, ми знайдемо таку можливість, ми дочекаємось, тому що я буду просто надзвичайно радий і щасливий. Буду дуже щасливий споткати вас у нас в Vagabundo кедись за лепших часів з вашим концертом. Дякую дуже. Ну і зараз zapraszam swego bliskiego przyjaciela, bardzo dobrego poetę, bardzo go lubię. W Polsce też jest znany, bo to już chyba czwarta książka się ukazuje po tym, jak był jogging, jak były historie ważne i nieważne. Później Nogami do przodu, a chyba przed chwilą ukazała się książka Cerebro, czyli poeta, tłumacz wybitny też, bo na przykład na Ukrainie czytamy w ukraińskich przekładach Andrija, czytamy Gombrowicza, Mrożka, Witolda Szabłowskiego, czyli w sumie chyba z 20 książek już przetłumaczył z polskiego. Co prawda nie da się ukryć, że jest jednocześnie zięciem Jurija Andruchowicza, a to znaczy, że członkiem tego, jak na Ukrainie życzliwie się mówi, klanu. No ale nie dlatego chyba dojdzie do głosu, chociaż też i dlatego, ale dlatego, że jest dobrym poetą i przyjacielem i zapraszam Andrija Bondara. Юрій Андрухович, дядя Жора мігрант, переповнений георгіями кавалери. Вранці виходиш, ніби з вольєри, пахкаєш люлькою на пташок божих, чигаєш при дорозі на перехожих. Ей, куди йдеш про змою фузію? Повелакаємо про Грузію, про дифузію. Обсідають, мов бджоли, спогади, візії, закотився в небо шлях дивізії, а по ньому коні прут. А ще танки і пражанки пахнуть, мов парижанки, і лафети під мертвими аж зігнулись. Я один з тих, що повернулись. Гімнастерка блискає, вся в металі, за кожного невбитого по медалі. Патериця в руці, мов жива парість. Гей, куди йдеш, розмою старість? Боячкам небесним од вічну оргію травень проживаємо без розкаяння. Все тече річкою, старий Георгію. Тільки ти на березі, мертвий, мов камінь. Ну, ось така була для мене несподіванка. Несподіванка, бо очікувалим, що Андрій буде читав якийсь свій утвор. Natomiast przeczytał mój bardzo, bardzo dawny, bardzo stary wiersz, bodajże 86 rok albo 7, którego bohaterem był właściwie nasz sąsiad, który mieszkał na parterze tego samego budynku, w którym mieszkaliśmy my z moimi rodzicami. I dlatego ten dziadzia Żora był taką osobą pochodzenia kaukaskiego. Georgij Iwanowicz
jak dzisiaj pamiętam nazwisko Iszchanow. Bardzo ciekawa postać w kontekście konfliktu ormiańsko-azerbejdżańskiego naszych dni. Ale nie o to chodziło, o to, że страшенно дякую, Андрію, за цей вибір. Виявилось, що я навіть мав тут що згадати до цього вірша. І пражанки пахнуть, як парижанки, і Рима, Оргію, Георгію. Ну, все було на місці. Дуже тобі дякую. Слухайте, просто мав питання до вас. Jurko, Saszko, tak? Ponieważ jakby z punktu widzenia Wrocławia bardzo ciekawe jest, a pewnie w związku z tym, że Andrzej jest twoim zajęciem, będziesz wiedział, gdzie on stoi przed chatą? To jest ten dom jego pod Kijowem? Bo to jest fascynujące, właśnie tym się różni jednak poezja ukraińska, że jest jakby taka bardziej osadzona w życiu, że można sobie wyjść przed chatę i recytować na głos poezję. U nas w Polsce tego nie ma. On mieszka teraz w takim bloku ogromnym w Kijowie, więc ja nie myślę, że to jest ta chata tam w lesie, daleko od miasta, bo chyba nie jeździł tam specjalnie, żeby nakręcić ten krótki wiersz, nagrać go tam. Ale Kijów ma w sobie coś takiego, że tam się po prostu wychodzi, czyta wierszy i jest w porządku, nikt się nie dziwi. Tomku, a ja mam inne pytanie, bo tu Fama donosi, że czasem widownia słyszy, jak my tam mówimy. Oho. Czasem w trakcie filmiku, więc sprawdź to, a ja tymczasem, może za chwilę, a ja tymczasem zapraszam kolejnych gości. Kolejnych gości Jurija. Znaczy współpracował, to jest numer, który przygotowała Ujana Horbaciewska, z którą Jurij ma doświadczenia współpracy, przynajmniej jeżeli chodzi o Alberta, tak? A wy razem macie doświadczenia z Ihorem Hnydynem już w ramach tych waszych jakichś projektów z Carbido, tak? Czyli to jest Uliana Horbaciewska, tak powiem, a pomaga na perkusji Ihor Hnydyn. Bardzo prosimy. Зійшла комета, Господи, прости. Мов гурт убивць повзе повз нас на табло. Спущені убори і хвости запахло спиртом сірком лицом. І той, що краще рогом до коміна. Починається розпуста. І входять не завжди в солодку тінь дівчата смарагдові, мов капуста. Смарагдові, мов капуста. Смарагдові, мов капуста. Смарагдові, мов капуста. І б'ється вирване жбовка. Копито. І б'ється бутон бухти копито. І за моменті світиться крізь писок під шапкою нічного шапито, де акробати керуються попит. Будь нам і цвіти.
Дякую. Дуже дякую, Уляно, дуже дякую, Ігоре. Я чесно скажу, powiem szczerze, że takiego wykonania naprawdę nie oczekiwałem. Ja większości tych filmików oczywiście nie oglądałem jeszcze przed dzisiejszym wieczorem i jestem po prostu zafascynowany tym duetem perkusji, głosu, ale może też warto mówić o plastyce, o intonacji i tak dalej. Uliano, це те, що я надзвичайно в тобі ціную і страшенно люблю. І ти, Ігоре, знаєш про те, що ти мій улюблений музикант, перкусист, барабанник. Дуже-дуже-дуже вам дякую. Так, а зараз час на поезію польську. A nie, to znaczy już wiem, że to nie będzie poezja polska, ale to będzie poeta polski. Bardzo, bardzo lubię, to jest Tomek Różycki, bardzo inteligentny, bardzo wrażliwy poeta, no też autor prozy. Do dziś pamiętam jakieś kawałki, na przykład z prozowej książki Tomi. A dlaczego mówię, że jest bardzo wrażliwy też, bo kiedyś tu siedzieliśmy u mnie w domu w czasie festiwalu Meridian Czernowic, no i doszło, jak to zwykle wychodzi, do tego, że trzeba śpiewać już, że gdzieś pojawiła się gitara i był tu jeszcze Andrii Lubka i śpiewaliśmy piosenek ukraińskich. Już była noc, no to znaczy wiadomo, wiadomo, jak śpiewaliśmy i wszyscy mówili już przestańcie, proszę, prosimy już, a Tomek siedział, słuchał i prosił śpiewać dalej, czyli jakoś tak, no, to pokazuje jakieś takie szerokie serce i duszę głęboką, taką prawie ukraińską, bym powiedział, więc Tomek Różycki. Kochany Jurku, mnachi Elita, chciałem ci powiedzieć, jak bardzo ważną dla mnie osobą jesteś i jak wspaniałe było spotkanie z tobą w moim życiu, jaki to był niesamowity przypadek, z którego bardzo się cieszę wciąż. I chciałem ci za to podziękować przede wszystkim i złożyć ci najserdeczniejsze życzenia. Już tyle razy odwoływano twoje urodziny, że tak naprawdę nie wierzę, że skończyłeś tyle lat, ile jest napisane. I chyba nie skończyłeś. Wydaje mi się, że czas się właśnie zatrzymał. Jakby tak było jeszcze długo. Chciałem ci zrobić jakiś prezent i postanowiłem przetłumaczyć któryś z twoich wierszy. Wybrałem listy do Ukrainy, które są bardzo trudne, ale wspaniałe. I zacząłem je tłumaczyć, a potem okazało się, że już je przetłumaczył Jacek Podsiadło, zresztą doskonale, świetnie je przetłumaczył. Więc właściwie nie ma tu nic więcej lepszego do zrobienia, ale mimo wszystko, ponieważ już zacząłem to robić, przeczytam ci teraz jeden z nich, pierwszy, i od razu proszę bardzo o wybaczenie, bo oczywiście nie da się tego przetłumaczyć tak, żeby całą piękność tych tekstów po polsku oddać. Ale jest jak jest, po prostu przeczytam ci z najserdeczniejszymi życzeniami. Pierwszy. Żre mnie tęsknota jak mól togę popa. Nocą drga w gardle igła magnetyczna. Podczepiła mi się taka choroba, można się chwalić, ona jest psychiczna. Tej choroby, zwanej też kochaniem, wszystkie oznaki spisał Awicenna. Nie daje odetchnąć zespół wzdychania, za to chęć, by zdechnąć, jest zbawienna. Kiedyś pisałem nie najgorsze wiersze i miarkowałem ścisłe ścięgi prozy, a teraz rymy coraz to podlejsze i do prozy rymują mi się ślozy.
jak worek leże. Poczerniały, chudne, bez powietrza, światła, ludzkiej życzliwości i rozpostarte na półkulach mózgu, jak mapa świata zgryzot moich włości. Pomódl się za mnie tam, w Boże okienko. Lepiej się już urżnąć, żyć z przepukliną. Ja z rozpaczy tutaj oszaleję prędko. Nożem żyły otworzę, pozarzynam. Przyjacielu, przyjedź, poratuj, wybaw, morfiny przywieź, tytoniu i ciszy, bo ja tu konam jak ostatnia ryba, a o reszcie też jeszcze ci napiszę. Mnachi Jelita. Dziękuję. Dziękuję, drugi Tomku. Dziękuję bardzo, Tomku Różycki. Świetne tłumaczenie. Ja po prostu zasłuchałem się w tą dynamikę, właściwie w jak po polsku przystrasć. Namiętność właśnie. Pomyślałem, że słusznie nazwali we Wrocławiu to prawdopodobnie już dzięki prezydentowi Sutrykowi we Wrocławiu jedną z ulic nazwali twoim imieniem, czyli jest ulica Różyckiego we Wrocławiu i bardzo spodziewam się, że też kiedyś doczekam się jeszcze, że będzie ulica Andruchowicza gdzieś tam może niedaleko od ulicy Tomka Różyckiego, a w każdym razie bardzo, bardzo, bardzo dziękuję ci, Tomku. Ja chciałem powiedzieć, że chyba Tomek też jest jubilatem w tym roku, skończył 50, o ile się nie mylę. Tak więc od jubilata był prezent tobie też, a mnie też bardzo ucieszyło to, co Tomek powiedział, bo ja myślałem ciągle, że jestem taki, wiesz, niedołęga, dlatego tak ciężko mi idzie z tą polszczyzną. W końcu już od dawna nie miałem praktyki, nie rozmawiałem. A tu Tomek powiedział taką piękną rzecz, że to po prostu po polsku nie da się normalnie rozmawiać i nic nie da się powiedzieć, wiesz. O. Teraz jestem spokojny, że to nie jest moja wina, tylko polszczyzny. Słuchaj, Jurku, może byś chciał jakiś znowuż kolejny zamówić numer, jakąś piosenkę, nie wiem, kompozycję? Teraz o muzyce mowa, tak? No tak. Zamówić, mam prawo na zamówienie. Tak, tak. Chętnie posłucham na przykład, gdyby to był... Może Max Richter, Nils Fram, może David Bowie. David Bowie. Nie macie jakiegoś filmika z Davidem Bowie, który z życzeniami zwraca się do mnie, nie? Wiesz co, w porównaniu do tego, co przygotowałem ci, to David Bowie wypada jak taka... Czastuszka rosyjska. Albo disco polo. Tak więc nie wygłupiaj się. To już cieszy się, że będzie jakaś świetna muzyka. Tak, więc nie mogę pozwolić na to, żebyś w tym tak ważnym dla ciebie dniu słuchałeś czastuszek rosyjskich. A przed chwilą powiedziałeś, jak bardzo lubisz Ihora Hnydyna, a przed tym, jak lubisz Marka Tokara, więc teraz posłuchasz razem Ihora i Marka. Świetnie. Юрію, вітаємо тебе. Мали їхати, щось не доїхали. Один раз, другий раз. Вітаємо тебе. Не очно, але щиро.
Є в мене таке щастя в житті зустрічатися, перетинатися, зокрема, от з музикантами такого класу, як Марк і як Ігор. І я їм дуже дякую. Дуже дякую, хлопці, за цей діалог, właściwie діалог з різними тематами. Niesamowita dramaturgia. Bardzo dziękuję za wasz utwór, za to, że uczestniczyli w naszym wieczorze. Dziękuję.
No i ja dziękuję. Widzisz, a chciałeś Davida Bowie. Słuchajcie, właśnie chcę wam powiedzieć, że bo tak jak Jorko napisał kiedyś, że Lwów takiego miasta nie ma, a to już jest trzeci utwór nagrany we Lwowie, więc takie miasto je i to jakby bardzo muzyczne miasto i centrum free jazzu ukraińskiego. No i przy tym temacie, jeżeli już chodzi o Lwów, to zaraz ja poproszę o wystąpienie człowieka, który na pewno wie, że życie po 60 jest. Bo on, jak w jednym z wierszów Jacka Podsiadły, został wypierdolony z pracy, przeszedł na emeryturę i zajął się twórczością. Nie? No w każdym razie już napisał książkę. Zadebiutował z książką, która już robi furor i już jest wydana po ukraińsku. Czyli, a kiedyś był już niby taki urzędniczyna, tylko dawał nam pieniądze ciągle na różne wydania książek, a tu napisał świetną książkę o Lwowie, o pogromie w Lwowie. No to już wiecie, że chodzi, o kogo chodzi, tak? Grzegorz Gauden. Drogi Juliju, drogi Jurku, Tomasz Sikora, który jest inicjatorem tych naszych dzisiejszych przesłań do ciebie, zaproponował, aby przeczytać coś o charakterze pandemicznym. Ponieważ powodu smutku jest więcej niż sama pandemia, bo dzieją się różne rzeczy, które na pewno ciebie i mnie nie cieszą. Mówię o rzeczach, które się dzieją na świecie. Pomyślałem, że akurat obchodząc twoje urodziny, przeczytam coś zabawnego, co odkryłem czytając lwowską prasę i co daje powód do uśmiechu. A rzecz dotyczy Maurycego Aksera, wybitnego lwowskiego adwokata, Żyda, obrońcy w najsłynniejszych lwowskich sprawach okresu międzywojennego, między innymi w sprawie Gorgonowej, ale także ojca jednego z najwybitniejszych polskich reżyserów teatralnych po wojnie, Erwina Aksera. Otóż Wiek Nowy 18 czerwca 1925 roku doniósł. Delegaci kieszonkowych złodziei. Taki był nadtytuł, a potem w jaki sposób adwokat odzyskał skradziony mu portfel. Przed kilku dniami znanemu adwokatowi doktorowi Akserowi, gdy ten przy kasie na boisku Pogoni kupował bilet wstępu na mecz, skradziono portfel zawierający 210 zł oraz dokumenty osobiste. Wówczas dr Akser za pomocą Wieku Nowego, a więc tej gazety, która publikuje tę informację, zaapelował do pana złodzieja pisze tutaj, aby gotówkę zatrzymał sobie, a dokumenty mu odesłał. Jednak ku swemu zdziwieniu dr Akser dokumentów nie otrzymał. Natomiast zjawiła się u niego deputacja lwowskich złodziei kieszonkowych, składająca się z trzech znanych osobników. Delegaci przeprosili doktora Aksera, że on, ich częsty obrońca w kryminale, padł ofiarą jednego z kolegów delegatów. Przy tym wyjaśnili, że kolega ten, który wyjął doktorowi Akserowi portfel, jest początkujący i jeszcze nie znał doktora Aksera. To też za pośrednictwem delegatów zwraca 210 zł, które były w portfelu. Na pytanie doktora Aksera delegaci opisali, w jaki sposób i w której chwili ich kolega wyjął mu portfel. Po zabraniu portfela sprawca, mając w ręku bilet, natychmiast wszedł na boisko, udał się do klozetu, gdzie wyjął pieniądze, a portfel z dokumentami wrzucił do jamy kloacznej. Delegaci zobowiązali się portfel wyjąć i w tym celu prosili doktora Aksera, aby napisał list do zarządu Pogoni, że na boisku zgubił portfel i prosi, by oddawcy listu mogli tam wejść celem dokonania poszukiwań. I rzeczywiście, delegaci korporacji kieszonkowców udali się z listem na miejsce, a w 2 godziny później doktorowi Akserowi przynieśli portfel z dokumentami. I tak optymistycznie kończy się ta
historia z 1925 roku. Losy wojenne Maurycego Aksera były straszne, ale to nie dzisiaj o tym mowa. Dzisiaj myślę, że wszyscy, którzy uczestniczą w Twoich urodzinach, chcieliby patrzeć z optymizmem w przyszłość, tak jak optymistyczna jest ta historia, malutka, drobna i zabawna. Ale przede wszystkim myślę, że ja muszę powiedzieć, że jestem bardzo dumny z naszej znajomości, z przyjaźni z Tobą i jesteś wielkim pisarzem i dla Ukrainy, i dla Polski, i dla świata i życzę Tobie, abyś jeszcze długie lata pisał i aby Twoje życie było pełne przyjaźni z ludźmi. Dzięki Ci za wszystko, co robiłeś do tej chwili i zdrowia również życzę w tych czasach pandemii. Najserdeczniej pozdrawiam. Dziękuję bardzo, drogi Grzegorz. Świetny zrobiłeś wybór. No i właśnie za ten ogromny łyk optymizmu. Dziękuję. To co, jedziemy dalej? Absolutnie. Tak. A ciekawe to jest, jak debiutant Grzegorz przeczytał też taki ten tekst o debiutancie tylko w innej jakiejś dziedzinie. No, dziękuję Ci również, Grzegorze. Wszystkich oczywiście uczestników i uczestniczek bardzo lubię, ale jedną wręcz kocham. Zrobiła, to jest bardzo taka ciężka praca w końcu, nie? No, chodzi mi o Dany. Za chwilę będzie Dana Wynnicka. Patrzcie, znowu, że niby z Wrocławia muzyka, a to jednak z Iwano-Frankiwska, częściowo z Lwowa. I chcę tylko powiedzieć, że ten teledysk, który Dana nagrała, to nagrała wspólnie z kolegami, czyli pomagał Bartosz Mikołaj Nazaruk, pomagał Mikołaj Pospieszalski i Cyprian Baszyński. Mateusz Hulbuj to zmiksował, a wideo zrobił Damian Rogala. A nie wiem, czy ty, Jurku, oglądałeś, słuchałeś to? Nie. Ja wszystko zostawiałem na bezpośrednio nasze spotkanie. Ciągle niespodzianki, tak? Absolutnie. No to będzie Just in Between. Dobrze, ale zanim to Wrocław tu się wtrąci, czyli ja. A patrz. Tak, bo chciałem tylko powiedzieć, że Dana rzeczywiście mieszka we Wrocławiu. Wrocław zawsze ma głos. Wrocław zawsze ma głos, czyli bardzo dobrze, że wtrącasz się. Chciałbym powiedzieć tylko, że nasza ci ona, ta Dana, już jest wrocławska. Nie oddamy jej. No to nie oddamy Lwowa i Stanisławowa. Słuchajmy. Як з готельними номерами, виселенням перед 12-ю. Отже, ми зачиняємо двері, збігаємо вниз і здаємо ключі у рецепцію. Але що ж з номерами? Що відбувається з ними без нас? Що стається з усією плутаниною? Простирадо з усім бардаком, усіма рушниками, подушками, пополом в попільничках. Класи, я багато видав би за тебе, тільки побачити, що ви.
все це інші, інакші поселень. Але що стається в час поміж, поміж нашим виходом і появою покоївки в готельному номері, де так близько лежала вдвох, так близько дихалася, так близько лежала. Як кажуть у таких випадках, вау, 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 дорога Дано, супер, супер, надзвичайно. Я не очікував такої музичної версії до цього вірша, не очікували подобного розв'язання музичного, якщо хоче о той вірш, але є геніальне. Бардзо дякую, Дана, бардзо дякую. Mikołaj, którego znam i innych swoich przyjaciół chyba jeszcze spotkam, ale prawdopodobnie dotychczas nie słyszałem. Bardzo wam dziękuję i ściskam was. Dużo dziękuję. Mm-hmm. Tomek, chcesz coś tam w imieniu Wrocławia? W imieniu Wrocławia jestem dumny z Dany, która mieszka we Wrocławiu. Dobrze. Kiedyś byłem przez jakiś czas człowiekiem nauki, żebym tak powiedział, i wiem, z doświadczenia wiem, że niekiedy artyści patrzą na ludzi nauki, no nie powiem, że z pogardą, ale trochę tak z politowaniem, że człowiek nauki to taki mul książkowy, tylko siedzi gdzieś tam, się grzebie w tym wszystkim. A zaraz zobaczymy, że niekoniecznie, bo następna u nas będzie doktorka habilitowana, Agata Firley, która, jak zobaczycie za chwilę, bardzo, ale bardzo twórczo podeszła do tego zadania. A do tego jeszcze usłyszymy coś po czesku, bo znaczy Agata jest specjalistką z literatury czeskiej i tak oczywiście dobrze zna ten język, że potrafi przetłumaczyć z ukraińskiego na czeski. Więc zapraszamy Agatę Firley. Wygląda na to, że za każdym razem, jak masz skończyć 60 lat, świat jakoś nieruchomieje. Więc może daruj sobie, zostań przy 59, a ja i tak życzę ci wszystkiego najlepszego. A do tych życzeń dołączam mały upominek. Juri Andruchowicz, Ada, mnoha slovi w cizich jazycich, do češtiny przerożila Aga Firley. Thank you.
Ado, gdzie si? Ado, kto si? O, Ado. Oaza. O, ty, Ado. Tak sem, Ado, a ty, kto ty? Tak seś, gdzie seś? Tady, Ado. A on, Ado. Ano, Ado. Adieu, Ado. Idu do hadu. Ahoj, Ado. Adio, Ado. Jenom, Ado. Žádám, hadám. Adie, Odu. Dudlu, Ado. Do you, Ado? Kde si, kdo si, kdo se vkráda? Vkráď se, Ado. Budeš ráda. Tady, Ado. Zas a Ada je zasada. Nebo Adu, nebo jedu. S Adou nebe, bez ní jed. Kde si, Ado, hledám, padám. Byl jsem hodnej, teď jsem Adin. Byl jsem žádnej, teď jsem Adin. Byl jsem jeden, teď jsem Adin. Byl jsem Odin, teď jsem Adin. Ať nahráden, neb ukráden, je to jedno, jenom Adin. To ne jeden, jen dno hada. I ze zadu hledám Adu. Si do Ado, sol do Ado, re do Ado, el do Rado. Moje Ado, moje Škodo, moje Vodo. Jak kazał teraz Szewczenko, z dnem narodzenia. Powiedz coś. Powiedz coś. A, poczekaj, bo usta sobie maluję. A ja i tak życzę ci wszystkiego najlepszego, a do prezentu dołączam mały... Co ja gadam? Do życzeń. O, fantastyczne to było Ago, nie Ado, tylko Ago, teraz właśnie po obejrzeniu, bo dla mnie to była naprawdę premiera. Po obejrzeniu tej wspaniałej rzeczy zrozumiałem, jak napisałaś do mnie, że pracowaliście całą rodziną nad tym numerem. Więc zobaczyłem też, że Grzegorz Firlej jest wśród autorów i teraz mi wyleciało, Saszko, nie podpowiesz mi jeszcze jedno imię trzeciego Firleja, który tam uczestniczył? Jan. Jan Firlej też. Bardzo wam dziękuję, Agato, niesamowity pomysł i dzięki serdeczne. No a tłumaczenie... To już w ogóle na pewno najlepsze ze wszystkich tłumaczeń tego wiersza z perwersji, które istnieją na świecie. Dziękuję bardzo. No a ja z kolei zostałem zawstydzony, bo akurat nie pamiętam, w którym to tekście Taras Szewczenko powiedział z dnem narodzenia. Z dnem narodzenia, tak. A Cenyn napisał pieśń Dzień Narodzenia u Tebe. No, nie znam na pamięć wszystkiego, co napisał Taras Szewczenko, ale
Zapraszam innego Tarasa Hryhorowicza teraz do głosu. Mogę przy tej okazji zrobić taki coming out, że pod koniec lat 80. to byłem, to też mówię dla tych troli rosyjskich, że byłem takim prawie sowieckim chłopcem, który słuchał rosyjskiego roku, nie? I Taras Hryhorowicz był jednym z tych kilku, kto przekonał mnie do tego, że już koniec z tym rokiem rosyjskim, że już można słuchać ukraiński i że mamy wybitną, znaczy wiedziałem, że mamy wybitną poezję, ale nie wiedziałem, że jest w połączeniu z wybitną muzyką. Oczywiście Taras Czubaj znany jest przede wszystkim jako muzyk, który przede wszystkim śpiewa piosenki do wierszy ojca, Fryczka Czubaja, ale zaraz posłuchamy Jehydny, czyli wiersz Twojurku, a muzyka Tarasa Czubaja. Всівши зойком оази, кров на піхвах засмага східна, та зачинене місто молостив прокази, або клітка, в якій хитна, поки нас не було, поки нас у пустині прошивала сурма побідна, на стопах і криницях, мов сильна хустині. Проступило тавро Єхидна, Єхидна, Єхидна. Ми згубили себе в агарянськім поході, перемога цілком не видна. І до рідних дверей нам достукатись годі, і вітчизна, мов, Єхидна. Рідні пани зів'яли по вежах і клітях, пісня ласка така фригідна. В зимних венах померло дзвінке повноліття, а в очах ожила Єхидна, Єхидна, Єхидна. Це вона відкладає століття, мов яйця, по торгах, де музика мідна, де помости смертей, де живуть і бояться, а юрба сичить, мов, Єхидна, 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 Єхидна. Що я можу, хрипуча сурма наді мною? Я півсвіту пройшов приблизно, можу босим піти за твоєю труною, рідна панно, стара вітчизно, рідна панно, стара вітчизно. Що я можу, хрипуча сурма наді мною? Я півсвіту пройшов приблизно, можу босим піти за твоєю труною, рідна панно, стара вітчизно, рідна панно, стара вітчизно.
Ну от, Тарас, Тарас, як завжди, Тарас, є Тарас. Дуже, дуже дякую. Власне, страшенно радий, що в тебе склалася нова версія цієї пісні. І, зокрема, мені там вдалося розчути в завершальній частині зовсім нові музичні ходи. Такі теж дещо, ну я б сказав би, така була іспанщина в тій попередній версії, я б сказав, уже класичній. І в цій версії вона інакша, вона теж є, але вона інакша, і вона дуже цікава, і дуже, дуже мені сподобалося. Дякую, Тарас, і дякую за Єхидну, дякую за Саміла Немирича, і яку ти ще пісню на мої слова написав? Хочу згадати. Ну власне, так виглядає життя по 60-ті. Ну і взагалі за все, що ти робиш, безумовно. Дуже дякую, Тарас Чубай. Ну właśnie, Jurko, zapominasz powoli, tekstów. Powoli już tytułów. Zbliżamy do końca. Ale za chwilę zobaczysz, Jurku, że 60 to mały pikus, bo niektórzy potrafią wyglądać i pisać młodo, a jednak skończywszy w tym roku 75. Oczywiście już wiesz, o kogo chodzi. Czyli nasz przyjaciel i chyba znaczy wybitny poeta i guru i... Dlaczego mówisz chyba? Wybitny poeta. Ja zawsze mówię chyba, bo znaczy, nigdy nie wiadomo, ale znaczy, nie w tym przypadku, po prostu w życiu nigdy nie wiadomo, więc lepiej powiedzieć chyba. Ale przetłumaczył tu akurat chyba, bo nie wiem, ale chyba najwięcej ukraińskich autorów przetłumaczył on i od lat już tym się zajmuje. No więc Bohdan Zadura. Słuchajcie, zanim to jeszcze Wrocław musi się wtrącić. Halo? Słychać mnie? Halo, halo? Halo, halo? Właśnie testujemy połączenie, bo doszły nas słuchy, że nie słychać nas. Wrocław... Już my nic nie słyszymy. Tak, że wy nie słyszycie. Słyszycie? Halo? No dobrze, to puścimy Bohdana Zadurę, bo jego wszyscy usłyszymy i spróbujemy to opanować. Dobrego dnia, Juriju. Do trzech razy sztuka. Nie udało się w marcu, nie udaje się w listopadzie. Może uda się w czerwcu albo w lipcu przyszłego roku. Tym razem znowu trzeba ci życzenia składać online. Nic poza słowem i uśmiechem nie można w takiej sytuacji przekazać. W prezencie urodzinowym chciałbym przeczytać ci jeden z pierwszych wierszy twoich, które tłumaczyłem, wiersz pomnik. My nie umrzemy w Paryżu, bo my w ogóle nie umrzemy. A jeśli umrzemy, to w Paryżu tak samo jak w Ganie, w Hollywood, Hongkongu, Jaremczu, Sanremo, Genewie. Może pustych butelek pod stołem po nas zostanie. Jakaż to niemożliwa służba dla gawiedzi dobra wbijać kołek poezji w dupę czasu, swój herb, wymalowywać na debilnych, rozszczekanych mordach, zabawiać partyjniaków, patrycjuszy i KGB. Naród nas nie zapomni. Będziemy mieć pomnik we Lwowie. I tak zmniemy tak samo na wszystkich cokołach na świecie. Neborak, Irwaneć, jakiś turysta powie i zgłupia front zapyta, a kto to jest ten trzeci? Ja bym mu odpowiedział. Już odpowiadam. Ty Pawło, ach ty gammoniu, ciołku, durniu i skurwysynie, trzech nas jest na cokole,
ten czwarty to Falus, starogrecki filozof chyba, znany także w Rzymie. I na wieki zastygniemy w obłąkanym Lwowie, przed operą w centrum, aleja Bubabu szeroka i nocą małolaty wała domalują Saszkowi, a kruk na neboraka, na kaka z wysoka. Życzę ci tej energii, którą zaprezentowałeś w wierszu Pomnik. Myślę sobie, że znam cię przez połowę twojego życia, bo poznaliśmy się 31 lat temu we Lwowie u Mykoły Riabczuka. Mnohaj alita, Juriju. No i patrzcie, jaki zuch i rzuca jak ten husar kielichem. Nie no, już wobec tego składam wniosek o przesunięcie kolegi Bohdana do sekcji gimnastycznej. A czy ty, Jurku, możesz jakoś tak teraz... Bohdanie drogi, tak, naprawdę bardzo, bardzo słusznie wspomniałeś o tym pierwszym naszym spotkaniu u Mykoły Riabczuka w domu, tylko że nie było to we Lwowie, a było to w Kijowie. Ale w Kijowie w 1989 roku, tu masz absolutną rację, że 31 lat minęło i że tak naprawdę połowę swojego życia cię znam i połowę swojego życia podziwiam cię. Jestem zachwycony wszystkim, co napisałeś, przetłumaczyłeś. I jak widpowiedź na pewno bit zawieszenia naszego wieczora, bo już zmierzamy ku zakończeniu naszego spotkania, chociaż będzie jeszcze bardzo ważny ostatni numer, ale ja przeczytam tymczasem ten sam wiersz, który ty, Bohdanie, przeczytałeś, przeczytam po ukraińsku. Pamiętnik. My pomremne w Paryżu, bo my взагалі не помремо. А якщо ми помрем, то в Парижі, так само як і в Голлівуді, Гонконзі, Женеві, Яремчі, Сан-Ремо, після нас буде море порожніх пляшок під столом на суді. Це ж яке непосильне служіння на благо поспільства, заганяти поезії прутень у дупу добі, малювати свій член на розгавканих писках дебільства, розважати партійців, патрицію і КГБ. Нас народ не забуде, нам пам'ятник буде у Львові, і так само на всіх постаментах і тронах земних Неборак, Ірванець, і ще у той третій. А хто він? Запитає зненацька один із туристів дурних. Я б йому відповів, вже зараз. Ах ти, телепню, бевзю, дурило, і сучий ти син. Нас на цоколі троє. Четвертий на цоколі Фалус. Це, здається, філософ такий давньогрецький один. І навіки застигнемо ми в божевільному Львові перед оперним в центрі проспект Бубабу, мов ріка. І хлопчиська вночі малюватимуть хрін на Сашкові, і небесна ворона обкрапає неборака. Слухайте, мами презент, несподянка. Ну, я ж відзе. Właśnie.
Jest oczekiwane połączenie z Iwano-Frankiwskiem, z podziemnym przejściem Vagabundo, Sergiej Glow. I się łączy i zaraz coś powie. I nie jest sam zapewne. No ja baczę jego, ja już widzę głowa, ale... On przejął od ciebie tą brudkę, o której mówił Jacek Podsiadło. Tak to po prostu ja swoją odkleiłem i pożyczyłem mu. I na wieki zastygniemy w obłąkanym Lwowie przed operą w centrum. Aha. Moja długa był szeroka. No to wiesz. Dwa bardzo Sergiej! Tak równa wyborata na kaka wysoka. Wyłączcie stream. Życzę ci. Dobra. Jesteście na wizji. Którą zaprezentowałeś w O. Myślę sobie, że znam cię przez połowę twojego życia. Znaczy. Począł się bardak. No dobrze, no w każdym razie to było połączenie z Vagabundo. Super, świetnie. Zobaczyliśmy. Mamy to odpajkowane. Że jedna osoba tam jest, więc... Tam podobno już... jest więcej osób, ale nie wiem właśnie, co się stało. Nie, no bo... Pewne jest, że prawdopodobnie jest tam Bogdan Zadura swoim głosem. Tak. Tomku, słuchaj. To może jednak... Bo my już żegnamy się, tak? Tak, tak, żegnamy się. A to znaczy, ja żegnam się, a ty masz jeszcze coś powiedzieć, tak jest zapisane. Ja muszę powiedzieć coś, chcę powiedzieć, ale też proszę o waszą pomoc, zwłaszcza Jurija, ponieważ tak, chciałbym przede wszystkim podziękować wszystkim, którzy pomogli nam zorganizować urodziny Jurija. Dziękujemy Wrocławskiemu Domowi Literatury i Klubie Proza, Irkowi Greenowi szczególnie, ale też wszystkim, którzy z WDL-u nam pomagali, całej ekipie technicznej i przede wszystkim, którzy przysłali swoje filmiki. Wiem, że to miało być tak, że mieliśmy być tu wszyscy razem, no ale mamy pandemię. Trudno, ale mam nadzieję, że spotkamy się przy okazji oglądania na żywo wystawy Niny w Prozie, przy okazji odbioru fizycznego medalu od prezydenta i zapraszamy do Wrocławia wtedy, kiedy pandemia się skończy. Miejmy nadzieję, że to nastąpi w miarę szybko. Jurko, ale... Może jak będę miał 70, to już skończysz. Ale że wtedy pandemia się skończy, tak? Nie, no już szczepionka podobno jest w drodze, w styczniu będzie szczepionka, w marcu. O, podobno w marcu już mamy być, wychodzić z pandemii, także 13 marca 2021 roku spotykamy się w Prozie. Dzięki bardzo, natomiast ostatnia rzecz, która nas czeka, to jest właściwie taka premiera szczególna i chciałbym tu podziękować Jurijowi za to, że obdarzył nas, ja mówię tutaj nas, to znaczy zespół Carbido właściwie w mojej osobie i Marka Otwinowskiego, że zaufał nam na tyle, że wysłał, przeczytał swoją książkę, która jeszcze nie wyszła, nawet w Ukrainie nie wyszła. Ona ma chyba premierę 13 grudnia, tak? Dobrze, nie zdradzam jakiejś tajemnicy. Dokładnie. Ona ukaże się 13 grudnia, a więc bardzo, bardzo dobrze, że mówimy o niej dzisiaj, 13 listopada. Dokładnie miesiąc. Dokładnie. I premiera polega na tym, że nie tylko ta książka zostanie przeczytana i zilustrowana muzycznie. Tu muszę powiedzieć, że my z Markiem się spotkaliśmy 3 dni temu i po prostu nagraliśmy muzykę do tego pierwszego rozdziału, ale zabrzmi ona, znaczy zabrzmi po ukraińsku, ale z napisami polskimi, dzięki też szczególnemu prezentowi Katarzyny Kotyńskiej, którą serdecznie pozdrawiamy, ponieważ ona w prezencie dla ciebie zgodziła się przetłumaczyć ten pierwszy rozdział na język polski, także to jest absolutna premier. Tak, tu właśnie, Tomku, chciałem cię trochę poprawić, że to nie będzie brzmiała cała książka, bo ona jest dosyć gruba, 450 stron. Nie, to było przejęzyczenie, przepraszam. Pierwsze 2 strony tej książki. A ja myślałem, że to pierwszy rozdział w ogóle, a to nie, to jest kawałek pierwszego rozdziału, tak? Nie, to jest cały pierwszy rozdział, ale on jest taki krótki, tak? Tylko 2 strony. Dzięki ci za zaufanie, że
dajesz tyle Wrocławiowi, nam wszystkim, pozwalasz tutaj profanować twoją twórczość muzycznie. No nie, no. I tak dalej, i tak dalej. I życzymy ci wszystkiego najlepszego i rzeczywiście dobrze, zostań przy tych 59 latach, czy po prostu zostań przy tej 60. Będziemy się spotykać regularnie co pół roku, nawet jak nie będzie pandemii i może już fizycznie będziemy obchodzić twoją 60 przez najbliższe kilkadziesiąt lat. Zatrzymamy czas. A mówiłeś o Katarzynie Kotyńskiej? Powiedziałem, tak. Ale ty może jeszcze chcesz coś powiedzieć. No, ja tylko chcę podziękować Kasi też. Ja oczywiście bardzo dziękuję tobie i Markowi za to, że stworzyliście dźwiękowo ten nasz nowy utwór. Ja nagrywałem ten tekst w Iwano-Frankiwsku w radiu Weża, w studiu radiowym. Przesłałem do Wrocławia plik z moim czytaniem, a wypracowaliście już ze wszystkim innym, bo podejrzewam, że jednak muzyka tam będzie jakaś. W tak, każdym razie tak, będzie chociaż to takie krótkie słuchowisko. Jest, będzie ale to też, w formie, ale tak. Też bardzo, bardzo dziękuję Kasi Kotyńskiej, nie która zrobiła to tłumaczenie. Proszę odłączyć. Zrobiła tłumaczenie po polsku i teraz tego posłuchamy. No i żegnamy się ze wszystkimi. Ja bardzo dziękuję wszystkim, kto dzisiaj z nami, tu ze mną był. Do zobaczenia, do pobaczenia, obejmaju, do zustrycie. Jeszcze powiem, że to rzeczywiście jest utwór w postaci trochę słuchowiska, ale no, muzycznego słuchowiska. Ja jeszcze powiem, muszę to powiedzieć, ponieważ ty zrobiłeś ten coming out, a właściwie Saszko za ciebie zrobił, że powiedział, że jesteś chory na COVID. Ja szczerze mówiąc pomyślałem, mieliśmy poczucie winy z Markiem, że to przez nas złapałeś ten COVID, ponieważ poinformowałeś, że jesteś chory w momencie, kiedy dwa dni po tym, jak byłeś w radiu nagrywać. I tak pomyślałem, że może wtedy to się stało, ale no mam nadzieję, że nie, ale dużo zdrowia ci życzymy, pozdrówninę, Saszko. Dziękuję bardzo. Dzięki za moderowanie, jak zwykle wspaniałe. Brakuje nam bardzo was tutaj fizycznie, ale co się odwlecze, to nie uciecze. I dziękujemy publiczności. Trole rosyjskie zostały... Ruskie. Zostały odłączone, już nam nic nie zagraża. Możemy posłuchać premierowego wykonania pierwszego rozdziału Radio Nic. Radio Noc. Radio Nic. Julii Andruchowicz, jego nowa książka i na 60. urodziny. Zapraszamy i dobranoc Państwu, dobranoc z Wrocławia. Якщо Бога нам батько, то диявол нерозлучний друг. Ви слухаєте Радіо Ніч. І з вами Йосип Роцький. Він же Йос. У мене щойно вибило 12-ту. І я тут буду до ранку. Сьогодні 13 грудня, п'ятниця. Як бачите, все ідеально. Найгірше число, найгіршого місяця, в найгірший день тижня. У нас незла нагода побути разом. І я не сам у цих стінах. Завдяки зеленим вогникам на студійній мапі світу я бачу, де мене слухають. І якби я не був такий остаточний паскудник, то зворушено проголосив би, що сьогодні навіть щасливий. Так вас багато.
і вас більше. І от я визнаю, що майже щасливий. Дивлюся на цю позитивну мінливість, як обидві земні кулі поступово вкриваються розсипами зелених цяточок. Here, there and everywhere. А деякі з них уже позливалися в невеличкі зелені анклави. Досить амбітний початок, як на таку собі звичайну, з дозволу сказати, цілком домашню радіостанцію. 00:03 на моєму годиннику. А я наголошую моєму з огляду на розташування. Місцина, де я поховуюся за чотирма мурами. А, ну так, я знову переховуюся, хоч ніби скільки ж можна. Раз по-іншому. Місцина, де я перебуваю в цих чотирьох стінах, розташована дуже вдало для того, хто зібрався оголошувати час. Я приблизно там, звідки починається його відлік. Ви пригадуєте всю ту початкову геофізику? Ні, я не у Грінвічі і не в Алжирі. Не в Малі, не в Буркіна-Фасо, як і не на заході Франції, і не на сході Іспанії. Вгадайте, де я? Підказкою хай буде вітер. 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 Ви не можете чути його онлайн, але він є. Він усе одно онлайн. Повірте мені, він біснується назовні за цими стінами. Я так само не можу його чути, але я в ньому впевнений. Він обов'язково є. І він несе далі, на північ, до Шпіцбергену і Полярного кола. Все, що лиш може схопити якісь уламки корабельних органів, крила літаків, душі пілотів, уривки брезенту, шматки кори, таємні запахи лишайників, дерев'яні свищики, їхні звуки, пташини пір'я, в його потоках купаються безпорадні. Безпорадні, мов кити, північні ангели. І друга вам підказка. Якраз у китах. Вони десь тут, зовсім близько, сунуть, як сомнамбули своїми шляхами у великому безмов'ї глибин. Обгорнуті нашаруванням теплих жирів і масивом водяних товщ. А я поруч. Я в океані. Причому ніхто не скаже, в якому з двох. Це ще Атлантичний? Чи вже льодовитий? Де їхні межі? Море
норвезьке чи гренландське. Втім, у цій порі посеред зими і грудневої ночі всі вони до біса льодовиті. Сто чортів їм у пельку, як поїдав би морський вовк. А ви ще не вгадали? Вам недостатньо двох підказок. Третьої не буде. Почався новий день, 13 грудня. Усе, що від мене на схід, уже переступило його межу. Для тих, хто на захід, вона ще попереду. Лише тільки наближаєтеся до вашого 13 грудня. Я кажу це спеціально для слухачів з Баффінової землі, бо кілька зелених цяточок на мапі свідчить, що й там вони є. Крім того, мене сьогодні слухають у Берліні, штат Масачусетс, і за дивним збігом так само в Берліні, штат Коннектикут, а ще в Атенах Кентукки і в Афінах, Іллінойс, у Версалі та Росії, як перший, так і друга, штат Огайо, в Італії, Одесі, обидві Техас, в Палермо, на Сицилії, Палермо, в Північній Дакоті, у трьох Петербургах і Пітсбурзі, в Єрихонах, Тасманійському і Каліфорнійському, в Вифлеємах, Пенсильванському, Вірджинському, Каролінському та Новозеландському, в усіх чотирьох Єрусалимах Америки. Але і в п'ятому, справжньому, в незліченних інших містах і місцях. Як, наприклад, Алілуя, штат Небраска. Шестиденний шторм.
скоро закінчився, так і не почавшись. У другій по обіді різко стемніло, і морські птахи всією колонією прокричали «Останнє прощай!». Поки я ходив туди й назад по внутрішній терасі. Знаєте, а я про щось хотів попередити вас, які поки що мене слухають і яких прибуває. Так от, я точно не врятую вас. І навряд чи якось допоможу. Але в будь-якому разі я заповню вашу ніч безсонням. Це радіо для тих, які дійшли до межі, забились у глухий кут, не бачать нічого попереду, не сплять вночі, не хочуть спати вночі, взагалі ніколи не сплять. Не сплять і думають, нерухомо лежать з відкритими очима. У мене для таких, як ви, трохи улюбленої музики. Я сьогодні почав жартом. Якщо Бог нам батько, то диявол найближчий друг. Я спершу сказав нерозлучний, але можна і так, найближчий, найкращий. І моя розповідь трохи про це. Якби я був не я, то з поважними інтонаціями проказав би далі таке. Ця історія про непрості стосунки оповідача зі своїм батьком і найближчим другом. Про нестерпний вибір між повагою до першого і потягом, щоб не сказати любов'ю, до другого. Але на моєму годиннику 0 годин 11 хвилин. І час на музику. Thank you.